Nazywam się Krzysztof Kobylak, jestem kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu folklorystycznego Koniczynki, który działa w Miłoradzicach. To jest nieduża miejscowość, 20 km od Legnicy w gminie Lubin. Opiekuje się nami Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce. I zespół działa 1983, jak mi tu podpowiada kierownik muzyczny zespołu. 30 lat. Franciszek Zjawin. Gram od 30 lat. Wcześniej grałem na klarnecie, jak był inny choreograf. Teraz gram na akordeonie. Repertuar mamy bogaty przez poloneza, tańce narodowe, krakowiaki, kujawiaka tańczymy i suity Rzeszów, suita rzeszowska, no krakowska już mówiłem, i Dolny Śląsk, repertuar Dolnego Śląska. Które w tej chwili mamy, to jest region Dolnego Śląska. Zostały własnoręcznie wyhaftowane. Mam taką zaprzyjaźnioną panią krawcową. I te wszystkie hafty zostały wykonane ręcznie. To było, odbyło się przed jubileuszem 15-lecia, a bodajże 20-lecia istnienia właśnie. To wtedy podlegaliśmy, sponsorem naszym była gmina Lubin i zostaliśmy zasponsorowani finansowo właśnie i te stroje, które mamy na sobie. Jeżeli chodzi o stroje dolnośląskie, to właściwie nie ma nigdzie pokazanego całego stroju dolnośląskiego. Są jakieś tylko fragmenty, tylko tak jak tutaj dziewczyny mają, czy kubraki, czy te pięknie haftowane fartuchy z haftem Richelieu. Także trudno właściwie dzisiaj mówić o stroju dolnośląskim. Jestem w zespole razem z moją siostrą 15 lat, a moja mama zaczęła, 25 lat tańczyła, z mamą żeśmy tańczyły jeszcze 5 lat. Mama i my dwie siostry, oczywiście mój syn też małoletni, ale tylko 3 lata i zniechęcił się, bo on nie jest koniczynką. Także jest to bardzo miłe i naprawdę ciągające. Frania naszego mama też. No, mama tu jest, żona, jeszcze syn gra na klarnecie. No, czyli co? Zawsze, tak, jest bardzo miło. Zawsze w takich zespołach super. To taka jest właśnie tak. Forma, że dzieci patrzą, co robią dorośli, potem przychodzą, obserwują, są na próbach. Jak dorastają, zaczynają powoli tańczyć, a potem się stają już artystami. Amatorami, powiedzmy, no, ale to nie ma znaczenia, czy amator, czy zawodowiec. Wszędzie najważniejsza jest popularyzacja folkloru polskiego. Thank you.